Siema, witam ponownie w Last Eposzku. Tutaj już sobie kończymy, to jest chyba siódmy akt, jeżeli się nie mylę. No i mamy świątynię, czyli tu już chyba będzie ten bossik do zabicia. I polecimy sobie dalej, to już raczej chyba niedaleko do końca fabułki. Także przydałoby się to zrobić i wkroczyć w końcu na ten nieszczęsny endgame. O, jakieś rękawiczki poleciały. Rękawiczki z kapliczki. I one są pod brońmiotaną. Hurikany. Nie, to shit. Nie dla mnie. A, jak ktoś nie widział, jak mój buildik wygląda, no to on wygląda tak, że ładuje sobie fireballami runy. Jeżeli już mam te runy naładowane, to pyk, inkantacja. No i idę sobie i te lightningowe kulki biją damage, nie? Pyk. I lecimy dalej, cyk. Oczywiście dobijam sobie jeszcze fireballami jak trzeba. Mamy Nemesis. Ludowa nawałnica Syf. Znaczy, że nie mamy Syf. Syf. I Syf. Także wywalamy to. Nie chcę tego. Dobra, jest ten bossik. Z nim raczej nie będę miał problemów. Bo nie powinienem mieć, ale zobaczymy. Jak to będzie? Chyba mi nie zaszczytuje. Ale wiecie, to różnie bywa, nie? Nie. Szybciutko poszło. Dobra, co my tu mamy? Tego nie biorę. Hapeki. Nie. To też nie. Nie, dobra. Nic ciekawego nie poleciało. Lecimy dalej. Aktualnie w tym buildzie najbardziej mi brakuje CD-ków, żebym mógł tym po prostu spamować jak się kończy. No to żebym mógł to odpalić od razu, nie? Bo teraz muszę kilka sekund czekać. Więc no ten clear nie jest taki... Nie jest taki fajny jak powinien być. Ale jak zjadę z CD-kami tak... No, teraz aktualnie mam 8. 8-6, tak do 5 jakbym zjechał. To myślę, że byłoby wystarczająco i mógłbym odpalić od razu, jakby się skończyło, nie? Czyli jakby te kurty przestały latać, to już bym mógł od razu odpalić kolejne. Bym miał tak jakby... Cały czas bym robił damage, nie? No. I tu mamy fireballa, tylko w co ja szedłem? O! Eksplozja płomieni jest spoko, bo to bije całkiem fajny damage. I tutaj sobie pójdziemy oczywiście dalej w tego inta. Bo im więcej inta, tym mniejsze cooldowny. Dobra, jest kolejny level na tej inwokacji. Więc tutaj już mam wszystko dodane. Ja bym dodał... Żenie na jednostkę energii. To bym dodał, 7,5. Tam jeszcze chyba z 4 levele będę mógł wybić, bo... Z itemka mam dodatkowe levele. Nie, czekajcie, dwa levele chyba będę mógł bić jeszcze. Tutaj damy może to. I co? I co jest? Dodałem punkt. Dobra, i lecimy dalej. I tu chyba powinien być zaraz kolejny bossik. Jak mi się by taki drzewiec. Tak. No jest to on, dobra. No zobaczymy jak on pójdzie. Nie no, te bossy to... Łatwiutko idą. Totalnie żadnego problemu nie ma z nimi. No minus tego buildu jest taki, że muszę troszkę na mele się trzymać, nie? Gdzie nie muszę w mobku, bo to ma jednak jakiś tam range, ale też nie mogę jakoś super daleko. A plusem tego buildu jest taki, że on jest troszkę zautomatyzowany, nie? Bo jak ja odpalam inkantację, to wtedy też mi się odpala kolejny skill, czyli albo mi się odpali shield, albo mi się odpali glyph, albo polecą jakieś fireballe, więc w zasadzie no to jest to jednoprzyciskowy, czy tam dwuprzyciskowy build, nie? Biegamy, klikamy fireballe, inkantacja i to w zasadzie tyle, bo
te dwa inne skille się odpalają same. Dobra, oddajemy tutaj kościka. Cyk. Dwa idol sloty kolejne. Musiałbym w ogóle powrzucać jakieś idole, ale nie mam za bardzo. Musiałbym podropić coś. Dobra, i teraz idziemy tutaj. Tu? I stamtąd gdzie pójdziemy? Tutaj? Nie mam pojęcia. Zobaczymy. No i znowu mamy tego jelonka. Jeszcze gadamy z nim. I co dalej? Bo tu w zasadzie nie pamiętam. Chodźmy. Cyk. I teraz muszę iść tutaj. Głęboka przystań, okej. Okay. No to idziemy. No i level upik, 48 level. Co to zabija i damy sobie kolejne punkciki. Jezu, te mobki to się normalnie mnożą. Dobra, i dajemy oczywiście w inta. Na razie nie spada cedek, dalej jest 8,6. No a tak mówię, 2-3 sekundy by spadło, to myślę, że byłoby w miarę git. No i dobra, i tu sobie gadamy. Babeczką, otóż to, pyk. I teraz muszę iść tutaj na dół. No dobra. No i tu mamy mini bosika, zobaczymy jak on pójdzie. Tyk. Nie, to nie jest mini bosik, bo shielda nie miał. Bardziej taka, nie wiem, elitka może? Coś takiego. Dobra, powrócić, teraz muszę tam na dół zejść. Dobra, i tu mamy kolejnego mini bosika. I chyba będzie powrócić do miasta, tak? Porozmawiaj z jakimś ziomeczkiem. Z tym ziomeczkiem mam pogadać dokładnie w mieście. No i dobra, questing gotowy. I gdzie oni mi każą teraz iść? W dół. I to na jakieś jeziorko. O, jest mag i tam jest mechanika Nemesis, także zobaczymy sobie. Co fajnego tym razem wylosowało. Ten mag ma shielda niestety. Troszkę dłużej zejdzie z nim. Żeby nie padł na nim. Oj. Nie lubię tego maga, bo on kurde się tepa co chwilę. Najgorzej jest go robić jakimś melakiem, nie? Bo trzeba biegać za nim. Dobra, co my tu mamy? O tak kurde, średnio, płomienny miecz, no to mi się nie przyda. Dobra, idziemy jeszcze do Nemesis zobaczyć, co tam będzie ciekawego. Taka. Już widzę, że chyba nic. Buciki, odporność żywiołowa, int, szybkość ruchu, pancerz. Nie. To też nie. Mieczyk też nie. I to też nie. Że lipa. Dobra, jest waypointik, także skończymy sobie tutaj. Już myślę, że niedaleko. Jeszcze czeka nas lagun. No i później odblokowanie frakcji, nie? Także tyle i do następnego.